Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Streszczenie. Jest rok 1959 i rozpoczyna się nowy rok szkolny. Uroczystość otwarcia Akademii Waltona prowadzi dyrektor Nolan. Uroczystość odbywa się w kaplicy, uczestniczą w niej rodzice z dziećmi i rodzice są pewni, że wybrali odpowiednią szkołę dla swoich synów. Dyrektor mówi, że Akademia obchodzi setną rocznicę istnienia, przypomina hasło przyświecające całej Akademii. Tradycja, honor, dyscyplina, doskonałość. Nowi uczniowie poznają innych uczniów oraz surowo wyglądających nauczycieli. Tylko profesor John Keating wygląda inaczej, wygląda na kogoś sympatycznego. Todd Anderson uczył się wcześniej w szkole średniej w Ballincress, ale jego rodzice postanowili przenieść go do akademii, gdzie kiedyś uczył się jego brat i był tam jednym z najlepszych uczniów. Todd ze starszymi uczniami zapoznaje się z planem zajęć pozalekcyjnych. Choć Todd chce trafić na zajęcia z wioślarstwa, to trafia do drużyny piłki nożnej. Poznaje też swojego współlokatora, Neila Perry, który wydaje się bardzo sympatyczny. Koledzy Neila chcą pomóc Toddowi w nadrobieniu zaległości. Neila i Teda odwiedza pan Perry, który to każe zmniejszyć liczbę zajęć pozalekcyjnych swojego syna, chociaż ten jest z tego niezadowolony, ponieważ chce być dalej edytorem pamiątkowej księgi Akademii, ale jego ojca nie da się przekonać. Jest bardzo surowy i podkreśla, że Neil nie może zawieść pokładanych w nim nadziei. Toddowi nie udaje się pocieszyć kolegi. Pierwszy dzień nauki mija spokojnie, ale Todd rozumie, że czeka go bardzo ciężka praca i nauka. Nauczyciele są dla uczniów bardzo surowi i wzbudzają w nich duże obawy. Tylko profesor angielskiego Keating jest inny. Na lekcji wskakuje na biurko i deklaruje wiersz Walta Whitmana „O kapitanie, mój kapitanie”. Następnie zabiera uczniów do sali reprezentacyjnej, tłumacząc, że znajdują się tam portrety uczniów, byłych uczniów, którzy odnieśli wielki sukces. Tłumaczy też im słowa carpe diem, chwytaj dzień. Mówi im, że warto walczyć o swoje marzenia, zwłaszcza gdy jest się młodym. Na gimnastyce Knox Overstreet mówi kolegom, że został zaproszony do państwa Dunburych, znajomych jego ojca. Wszyscy chcieliby tak jak on, chociaż na chwilę opuścić mury akademii. W domu Dunburych Knox spotyka Chris Noel, dziewczynę Cheta, syna państwa Dunburych. Knox od razu się w niej zakochuje. Mówi o tym też swoim kolegom. Na lekcji angielskiego profesor zaskakuje uczniów, każąc im wyrwać kartkę z książki, na której jest skomplikowana definicja poezji. Profesor tłumaczy, że poezja to coś, czego nie da się zrozumieć poprzez definicję. Trzeba to zrobić przez smakowanie słowa. W czasie przerwy profesor łaciny McAllister ostrzega profesora Keatinga przed niekonwencjonalnymi sposobami nauczania. Neil Perry w księdze pamiątkowej Akademii odnajduje informację, że Keating kiedyś uczęszczał do tej szkoły i że należał do Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Neil pyta więc profesora, czym była ta organizacja, czym było to stowarzyszenie. Ten odpowiada mu, że była to grupa uczniów, którzy spotykali się nocami w lasach Vermontu w tajemniczej grocie. Tam czytali wiersze, śpiewali, dyskutowali o literaturze. Uczniowie postanawiają odnaleźć grotę i odtworzyć stowarzyszenie. Przed wyruszeniem na poszukiwanie groty, Neil odnajduje nad biurku Keatinga tomik poezji z nazwiskami umarłych poetów. Na poszukiwania wyrusza kilku chłopców i bardzo szybko znajdują starą grotę. Rozpalają w niej ognisko i czytają w niej fragmenty wybranych wierszy. Na kolejnej lekcji angielskiego profesor pokazuje uczniom, czym jest odpowiednia perspektywa. Każdy, wchodząc na biurko, może poczuć inny punkt widzenia. Po lekcjach Knox się wymyka i podpatruje uczennicę z sąsiedniego gimnazjum, ale Chris go nie rozpoznaje. Wieczorem Neil mówi Toddowi, że będzie brał udział w przesłuchaniu do przedstawienia Snu nocy letniej Szekspira. Przedstawienie ma być wystawiane w Henley Hall. Chłopcy spotykają się, kiedy tylko mogą, w starej grocie. Nadal lekcje angielskiego wyglądają o wiele inaczej niż inne zajęcia. Neil dostaje rolę Puka, ale żeby móc wystąpić w przedstawieniu, musi mieć zgodę ojca i dyrektora akademii. Ale
Neil wie, że jego ojciec się nie zgodzi, dlatego postanawia sfałszować pozwolenie. Keating, chcąc, żeby nieśmiałość Todda zniknęła, przekonuje go, żeby wraz z innymi uczniami przeczytał publicznie swój wiersz. Występ Todda zostaje nagrodzony brawami. Knox próbuje zwrócić na siebie uwagę Chris i gdy do niej dzwoni, ta zaprasza go na przyjęcie do Cheta. Neil w tajemnicy uczestniczy w próbach. Keating przeprowadza lekcje dla chłopców na dziedzińcu szkoły. Uczy, żeby zachowywali swoją tożsamość oraz swój indywidualizm. Ale taka forma nauki nie podoba się dyrektorowi Nolanowi i zwraca on uwagę Keatingowi. Na kolejnym spotkaniu umarłych poetów zjawiają się dwie dziewczyny przeprowadzone przez Charlie'ego. Tina i Gloria są zachwycone, a chłopcy są zachwyceni urodą dziewczyn. Charlie mówi kolegom, że w szkolnej gazetce opublikował artykuł o tym, że do Akademii powinny zacząć uczęszczać również dziewczyny, co najprawdopodobniej nie spodoba się władzom uczelni. Knox idzie na przyjęcie do Cheta, a tam, upojony alkoholem, siada przy całującej się parze, którą okazuje się Chet i Chris. Nie może się opanować i dotyka karku dziewczyny, za co Chet go bije. Dyrektor gromadzi uczniów i szuka autora tekstu o koedukacyjnej szkole. Charlie się przyznaje i dostaje cielesną karę. Dyrektor upomina też Keatona, żeby nie spoufalał się zbytnio ze swoimi uczniami. Ale ten się tym nie przejmuje i opowiada uczniom o swojej młodości. Neil bardzo cieszy się z przygotowań do wystawienia sztuki i prosi o pomoc Keatinga, ale ten mówi mu, że powinien jednak powiedzieć o swoich planach i marzeniach ojcu. Knox, chcąc się spotkać z Chris, idzie do jej szkoły, ale ona nie chce go widzieć. Wtedy przy całej jej klasie deklaruje jej wiersz i wyznaje miłość. W dniu premiery przedstawienia Neil okłamuje Keatinga, że rozmawiał z ojcem i ten zgodził się na występ. Nauczyciel zabiera wszystkich uczniów na przedstawienie, udaje się tam też z nimi Chris. Cała widownia jest zachwycona grą Neila, ale zjawia się jego ojciec, który jest wściekły. Pan Perry chce przenieść Neila do innej szkoły, o wiele bardziej rygorystycznej szkoły niż akademia. W czasie kolejnego spotkania umarłych poetów do chłopców przyłącza się sam Keating i to on zaczyna prowadzić spotkanie. Wszyscy razem później wracają do szkoły, deklarując swoje wiersze. Zrozpaczony Neil, który nie widzi szans na spełnienie swoich marzeń, bierze pistolet ojca i się zabija. Wszyscy dowiadują się o tym kolejnego dnia, ale to wydarzenie najbardziej uderza Todda. Po pogrzebie dyrektor chce, żeby znaleźć winnych. Od Camerona dowiaduje się, kto należy do stowarzyszenia. Dyrektor przesłuchuje wszystkich uczniów i od Teda żąda, żeby podpisał ten donos na Keatinga. Ten nie chce się zgodzić, wiedząc, że obciążyłoby to śmiercią chłopca jego profesora. Pomimo to Keating i tak zostaje zwolniony, a angielskiego zaczyna uczyć sam dyrektor. W czasie zajęć z dyrektorem Nolanem po resztę swoich rzeczy przychodzi Keating. Wtedy Todd mówi o próbie zmuszenia go do podpisania donosu. Dyrektor nie potrafi uciszyć wzburzonych uczniów, a Todd staje na ławce. Reszta umarłych poetów też tak robi. Keating jest wzruszony i wie, że jego lekcje trafiły na podatny grunt. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.